Witam, witam ponownie w Sekiro. Lecimy dalej. Ostatnio był bardzo, bardzo łatwy boss tutaj w naszej zatopionej dolinie, w twierdzy. No i ubiliśmy sobie jeszcze dwóch innych. Tego zaległego z Senpou i jednego jeszcze też wcześniej. Ale teraz wiem, co się będzie działo. Tutaj oglądałem niekiedy filmiki. Nie tylko z jakimiś walkami z bossami, ale też wiem, co będzie w tym momencie po prostu. O, tu coś jeszcze mamy. Więc, jeśli się nie spodziewacie, to ja wiem. Akurat to wiem, co się będzie działo. Głównie gram na ślepo, ale no, to mi gdzieś mknęło, więc tak. Niespodziewanka, tutaj coś będzie i pokażę wam, jak to coś później zabić. Bo też wiem, jak to zrobić. To jest jeden z nielicznych spoilerów, jakie mam. O, ale w sumie to już nie jest spoiler. Okej. Przejdzie czy nie? Nie. Jednak def. No to dobra, musimy tutaj lecieć. Musimy tutaj lecieć, jest dziki wąż. I da się tego węża zabić. Już wiem, po co było to. Ten jeden posążek w Senpou. Już wiem dokładnie. Ale taka ciekawostka. Czy my mamy teraz dwa wskrzeszenia? Chyba nie. Instant śmierć. To trzeba jakoś przepłynąć, gdzieś się schować. Jak robi ten atak, to dopiero. No w sumie wiecie co, 180 sobie wydam. Cokolwiek, bo to i tak stracę zaraz. Nie mam chyba podwójnego wskrzeszenia, chociaż... Aha, jak raz... Raz zginę, no niby tam są dwa te koraliki, ale... Dobra, on tu sobie czeka, tak? No jeszcze tu bym mógł spaść. Ziarnko. To ja mogę się zrobić niewidzialny na trochę. Dobra, to pomaga. To pomaga. Czyli tak, gdzie my teraz jesteśmy? Rozdarta jaskinia. Rozdarta jaskinia. Wężyk już sobie stąd poszedł. Możemy zobaczyć przedmioty. A, tu mogliśmy się schować. Czy są tu jakieś przedmioty? Ewentualnie. Thank you.
fajnie. Tu są tylko rybki. Dobra, no to easy. Tutaj nie ma żadnych przedmiotów, tylko to, co wziąłem. To idziemy dalej. I da się pokonać tego węża, spoiler. Ale no, jak oglądacie, to myślę, że jesteście świadomi, że tu są spoilery ostre. Więc lecimy. Lecimy dojechać tego węża. O, złom adamantowy. Kurde. Do Supermana chyba. No tak się dobrze gra w to Sekiro. Masakra. Miła jesteś, małpko. Trochę tam zdrowia straciłem. Środek uspokajający, uhuhu. Niedobrze. Tu jeszcze gdzieś był przedmiot, nie? Tak wydawało. Nie, to już nie było. Też tam po prostu nie zebrałem, tak? Nie, no jest coś. No tu mogę oczywiście po tym śmiertelnym ciosie zrobić ten kombos, ale że nie będziemy tego tracić. To wymaga 6 użyć. Kurde, się rozbiłem. Ja mogę teraz... Dobra, pójdziemy tu spokojnie. A, tu są te małpki. Dobra, to jest taka lokacja, o której troszkę wiem, muszę się przyznać. Oglądałem taki fajny filmik, który wrzucałem wam na przebierańców. On tylko jest, można powiedzieć, spoilerowy z tej lokacji. Sobie można nabić HP, nie? Co ty, strzelasz do mnie? Lek kontaktowy. A to jest jakiś przedmiot. Kierek Ako. Gdzie te małpki były? Gdzie były te małpki? A tutaj. To chyba wam pokażę ten atak teraz. Środek uspokajający. Teraz już nie pokażę, bo to jest po śmiertelnym ciosie.
co mi zabiorą po prostu, to tego odzyskujemy. To jest kwintesencja Sekiro. Dużo przydupasów małych. Ale na bossach to mi się nie widzi, to jest naprawdę brutalne czasami. Otwieram sobie. Małpia nalewka. To już chyba druga, co? Dzwon żelazny. Dzwon magnetytowy. Wy tu robicie w tej krainie? Czyli tak. Tutaj. Tutaj jest git. Teraz nie wiem, w którą stronę iść, to powiem. Mogę iść tutaj na dół. Przedmiotik. Mogę iść tutaj. Nie, tutaj byłem. Ten lek kontaktowy cały czas. Były małpy, tak? Pójdziemy tutaj. Jest ta babka. Owoce węża. Jedne świeże, drugie suszone. O nie! O nie! Zatrutymi oczarami przez gniazdo. Właśnie tam je znajdziesz. Hoshigaki. Druga porcja już. Proszę o wskazówki. To jest wskazówka zawsze. Niech małpa tańczy i zostanie zjedzona, tak. To jest wskazówka. Bardzo fajna wskazówka. Bardzo fajna wskazówka. I już wam powiem, że ona działa. Tylko muszę się tam dostać. Tak. Tak samo jak z tym latawcem. A pamiętacie, nie? To trzeba zrobić. Dobra. Super.
podpowiedzi są naprawdę super i dosyć jasne nawet. Jak na Souls-like'a. Dosyć jasne. Tylko tam jest masakra. Tam jest masakra, proszę państwa. Bo jest... najbardziej rzeźnicki boss. A czy ja mogę tam iść w ogóle? Na tą dolinę teraz? Zobaczmy. Balon. Dobra, to jest masakra. Najbardziej rzeźnicki boss. Jak kto oglądał ten film, to wie. Myślę, że wam się przewinął już. Nieraz. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Chyba mogę tu iść spokojnie. Na tą lokację. Zdobyłbym sobie jakiś posążek. Ciężka sakiewka i przedmioty, nie? Tu chyba można przejść bez problemu. No, nie trzeba się truć. Tu jakiś posążek. Zobaczmy, jak ta kraina się nazywa w ogóle. Żółty pro. Co to jest, handlarz jakiś? Mokuyo, ikaga kane? Konna tokoro ni shisha ga aru tokoro. Mentarna banda. Wężowy Bóg. Dobra, tu jest wąż. Tu jest wąż. To już jest jasne. Odkrótka. Ej, kropla smoczej. Kropla smoczej. Czyli tu ludziki możemy zabić węża. Tu są jakieś małpy, tak? I tam jest jakiś przedmiot. Balon. Kurde! Jakaś mocna małpa. What the hell? Mocna małpa. Dobra, biorę na razie przedmioty i spierdzielam stąd. Na te mapy to jeszcze przyjdę. Kurde. Brednę to.
No to tak, idziemy chyba do posążku. Ostatniego. I spróbujemy tego węża. Spróbujemy tego węża. Może się uda. No później na tą... Na tą małpę dużą, przecież to jest masakra. Dobra, już jestem. To pójdziemy sobie na tego wężyka, nie? Ale co mnie zastanawia, że dostajemy aż takie mocne podpowiedzi, nie? Bo w sumie no za tą miskę ryżu dostaliśmy całkiem fajną podpowiedź. Wam powiem. I to nie była taka skomplikowana. Na miarę Soulsów. Całkiem. Podoba mi się. Dobra. I tutaj musimy iść. I tutaj, nie? Tu będą jajca niezłe. O, na przykład ściany nas biją. Dobra, jest nasz wężyk. Idziemy tu. Musimy się nie zatknąć, nie? Teraz aha, nie zatruć się. Dobra, dobra. Teraz gdzie? Chyba tu. Trochę zbłądziliśmy, co? Kurde, mamy truciznę. Będzie trzeba to wyleczyć. Czy ja mam na to? Odtrutka w proszku, dobra. Gdzie to się szło teraz? Chyba tu. Tutaj. Okej, jest wężyk. Jest wężyk. Tu będą jajca. Więc tak. No nie przebiegniemy. Pójdziemy sobie tutaj. Czy ja mam ninjutsu? Mam. Idziemy sobie tutaj. I tu jest małpka. To jest nasza szansa. Wysuszone wnętrzności węża. Wysuszone przy pomocy persymone serce wielkiego węża. O kurde. Dobra, wnętrzności węża.
Trzeba go stąd ruszyć i teraz tak. Chyba tu już wszystko. Chyba tu już wszystko. Jeśli dobrze poszło, to on powinien być... Zaraz wam powiem, w jakiej lokacji. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, w jakiej lokacji powinien być ten wąż. To jest naprawdę petarda. Okej. Ten owoc mamy jeden. Świątynia Senpou. Pamiętacie jaskinię w zatopionej dolinie? Jak myślałem, że to jest niepotrzebne? I nie da się nigdzie skoczyć? Oto. Look at this. Look at this. A to jest druga strona. Pamiętacie, co? Jaka to była bieda? A jak teraz jest fajnie? Let's go! Easy to learn, hard to master. Wielki wąż, odblokowane osiągnięcie. Świeże wnętrzności węża. Wielki wąż jest uznawany. Więc tu mamy tak, świeże i suszone. Dwa owoce. I co teraz? I co teraz z tymi owocami? Lokacja fajna, co? Ale żeś się ubrudził. O kurde. Ale mega. Jak w Bloodborne. Jak w Bloodborne, co? Mogę gdzieś iść, jakieś skarby są. Kropla smoczej. Nie dziwię, jak było. A i ten posążek. No, to tak zabić można tego węża. Trochę jest z zachodu. Wiadomo, sprawdziłem najpierw, jak to się ogarnia, bo to nie jest wcale łatwe. No, jesteśmy na dole. A, to jest tutaj, tak? Dobra, no to mega. I tamtą lokację wiecie, jak odblokować. Ona była w odcinku, gdzie ogarniałem sobie rzeczy fabularne. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj będziemy robić. Chyba nie. U na tego małpiszona. To aż nie chcę teraz iść na tego małpiszona, ale to jest jedyna droga chyba teraz. Więc myślę, że taki odcinek o wężu zrobimy sobie osobny. Dajcie koniecznie łapę w górę, możecie przesłać dalej ten materiał, jeśli ktoś szukałby, jak zabić tego węża. I ciekawe, co z tymi owocami. Możemy pogadać tutaj. Dobra, to już wszystko. Ryż już nie jest chyba potrzebny. No to cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu dziki wąż i widzimy się następnym razem. Pójdziemy na tego bossa zobaczyć. Będzie rzeź, tyle wam powiem. Do następnego, hej.